Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym Maglu Książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z książkami, które są książkami na jesień, natomiast ich fabuła nie jest tak bardzo oczywista, jeśli chodzi o jesienne klimaty i niekoniecznie te książki kojarzą się z jesienią. Podczas ich czytania nie zdołacie, wydaje mi się, przenieść się w taki mocno, mocno jesienny vibe, bo nie są to książki o jesieni, ani niekoniecznie ich akcja dzieje się o tej porze roku. Natomiast wybrałam je trochę z przekory. Uznałam je za jesienne ze względu na to, że albo ich tytuł, bądź wyrazy, które w tym tytule się znajdują, kojarzą się właśnie z tą porą roku, albo okładka była jesienna. Tym tokiem rozumowania szłam podczas wyboru tych książek i uważam, że jest to całkiem fajne, jeśli chodzi o taki nieoczywisty wybór książek jesiennych. Jako pierwszą wybrałam dla Was Arkadię Lauren Groff. Książka, która ma bardzo jesienną okładkę, natomiast opowiada o pewnej rodzinie i o pewnym chłopcu, który to chłopiec, dorastają w pewnej hipisowskiej komunie o nazwie Arkadia. I tam żyją, tam mają swoje pewne zwyczaje, obyczaje, przyzwyczajenia, jakieś rytuały, inicjacje i tak dalej. I w momencie, kiedy ten chłopiec ma lat 14, Arkadia upada. Rozpada się, to miejsce przestaje istnieć i ta rodzina trafia do normalnego, w cudzysłowie, świata, no i musi się zmierzyć z wszelkimi jego realiami. I czy sobie z tym poradzi, czy to zderzenie będzie być może rujnujące, być może takie, które zaważy na wszelkich dalszych krokach i rodziców tego chłopca i również na jego życiu. Będę musiała sobie przeczytać Arkadię, bo wydaje mi się, że to jest dobra książka, a ja kupiłam tę książkę już jakiś czas temu i oczywiście jeszcze do niej nie sięgnęłam. Jeśli czytaliście Arkadię, napiszcie. Kolejna jesienna książka O zmierzchu, Therese Bohman. Książka z wydawnictwa Pauza, którą ja przeczytałam już jakiś czas temu. Książka o singlach, o singielkach, ogólnie rzecz biorąc, natomiast główną bohaterką jest tutaj pewna kobieta w średnim wieku, samotna, będąca historykiem sztuki i ona w pewnym momencie swojego życia poznaje pewnego młodego doktoranta. No i zaczynają między nimi powstawać jakieś relacje. W tej książce autorka pochyla się nad miejscem singielek w życiu społeczeństw, nad tym, jak wygląda ich codzienność, relacje z innymi ludźmi. Jeśli nie czytaliście O zmierzchu, sięgnijcie. Uważam, że jeśli lubicie książki z wydawnictwa Pauza, które sięgają po nieco inne historie, opowiadają nieco inne historie i mają takich nieszablonowych bohaterów, to myślę, że O zmierzchu powinno Wam się spodobać. Kolejna książka, której tytuł być może kojarzy się z jesienią, mnie się kojarzy. W lesie wiedeńskim wciąż szumią drzewa. Jest to reportaż. O nim po raz pierwszy usłyszałam na vlogu u Rafała Hetmana i postanowiłam to kupić, ponieważ, no jak wiecie, II wojna światowa to coś, co lubię, historię Żydów. A tutaj właśnie dostajemy historię pewnej rodziny, która mieszka w Austrii i ta rodzina chce uratować swojego 13-letniego syna. Jedynym ratunkiem wydaje się być odesłanie go do innego kraju i w taki właśnie sposób chłopiec dostaje się do Szwecji. W czasie tej rozłąki wymieniają pomiędzy sobą mnóstwo listów i fragmenty tych listów, w zasadzie całe te listy, bądź bardzo duże ich części, tutaj w tej książce mamy.
Jest to nie tylko historia owej rodziny, ale co bardzo interesujące, jest to historia człowieka, który stał się później, już w czasach oczywiście powojennych, założycielem IKEA. To człowiek, którego ten 13-letni żydowski chłopiec poznaje właśnie w Szwecji, który jest dosyć mocno zafascynowany tymi faszystowskimi ideami i takim właśnie rozumowaniem świata. Natomiast pomiędzy nimi powstaje dosyć mocna więź i zaczyna łączyć ich przyjaźń. To reportaż o nienawiści, ale i o wielkiej przyjaźni, która mogłoby się wydawać, że nie powinna mieć miejsca. I to również obraz Szwecji, która w czasie II wojny światowej dawała ciche przyzwolenie na zagładę i na to, jak ten okres historii właśnie tego kraju jest dosyć wstydliwy. Kolejna książka o równie jesiennym tytule to Dom mgieł, Erik Berg. Książka, która opowiada historię ludzi, którzy, kiedy byli bardzo młodzi, stworzyli taką zgraną paczkę przyjaciół i oni po latach spotykają się dzięki internetowi, kontaktują się ze sobą i umawiają się na spędzenie jakiegoś czasu czy weekendu na pewnej wyspie. No i wszystko wydawałoby się być w porządku i super, gdyby nie fakt, że w czasie tego weekendowego pobytu dochodzi do morderstwa i od strzałów giną 3 osoby. Jedna z tych osób zapada w śpiączkę. W jakiś czas, chyba 2 lata po tej tragedii, oczywiście śledztwo jest nadal kontynuowane przez dociekliwą policjantkę. No i czy udaje się znaleźć rozwiązanie owej zagadki? Tego nie wiem, ponieważ książki nie przeczytałam. A zapowiada się dobrze. Jeśli ktoś z Was czytał Dom mgieł, to proszę napiszcie, bo ja ostatnio dosyć czytam kryminały i polubiłam kryminały, więc być może i na ten się skuszę. Nie wiem kiedy, ale chciałabym. I kolejna książka to Czarne liście Mai Wolny. Książka, w której głównym bohaterem znowu jest żydowska społeczność i pogrom kielecki, który miał miejsce w 1946 roku. Ale to również historia 2 kobiet, których losy splatają się ze sobą w pewnych okolicznościach. Jedna z nich to żydowska komunistka, a druga to badaczka stosunków polsko-żydowskich. I one spotykają się ze sobą, a jednej z nich ginie dziecko. Znika 10-letnia dziewczynka. No i tutaj mamy dochodzenie, kto dziecko porwał, gdzie ono się znajduje, dlaczego dziecko zostało porwane. I w tej książce, z tego co gdzieś tam doczytałam, w recenzjach dostajemy i trochę romansu, i trochę kryminału, i poniekąd trochę takiego, może nie reportażu, ale książki historycznej, bo z dużą, wielką historią w tle. Kolejna książka, która ma nie tylko tytuł kojarzący się z jesienią, ale i również dosyć jesienną okładkę, to Małe ogniska Celeste Ng. Książka, która bardzo mi przypomina, ja ją zaczęłam kiedyś czytać i doczytałam być może do setnej strony, tak mi się wydaje, i jej nie skończyłam. Natomiast kiedy później, dużo później przeczytałam Dobrych sąsiadów, o których możecie sobie posłuchać gdzieś tam w poprzednich filmach, to dostrzegam pewne podobieństwa. Tutaj mamy taką pewną zamkniętą społeczność, zamkniętą w takim sensie, że są to ludzie, którzy mieszkają na pewnym porządnym osiedlu, gdzie wszystko jest zaplanowane od A do Z, tam jest wszystko eleganckie, wszystko jest poukładane, ludzie są
no, tacy EO. I w pewnym momencie tam pojawia się matka z córką, które to w jakiś sposób no, odstają od ludzi zamieszkujących to eleganckie osiedle. Ale najważniejszą kwestią poruszoną w tej książce jest kwestia adopcji dziecka o chińskim pochodzeniu. I wtedy zaczynają się pewne podziały, pewne grzebanie się w przeszłości, w brudach i wywlekanie na zewnątrz no, jakichś niezbyt miłych sytuacji. Bardzo faktycznie, teraz jak nawet o tym mówię, faktycznie ta książka przypomina mi Dobrych Sąsiadów. Myślę, że warto tę książkę skończyć. No ja mówię, dobrnęłam do setnej strony i tyle. I nie przeczytałam, a słyszałam, że jest dosyć dobra. Ja jeszcze tej autorki mam jeszcze jedną książkę, o, nawet tu. Wszystko, czego Wam nie powiedziałam i to jest chyba bardziej kryminalna historia od tej tutaj, aczkolwiek wydaje mi się, że obydwie książki są warte przeczytania. I kolejna książka to Światła września Zafona. Września, czyli miesiąca już jesiennego. Dlatego taki właśnie wybór. Ja Zafona przeczytałam dawno, dawno temu Cień wiatru. I w zasadzie żadnej innej jego książki nie ruszyłam. Natomiast kiedy sobie przeczytałam opis tutaj właśnie z tyłu, to dosyć mnie zaintrygował ze względu na to, że mamy tutaj rok 36 i mamy tutaj wdowę z dwójką dzieci, która zamieszkuje pewien dom, który okazuje się być nieco dziwny, tajemniczy i dochodzi tam do pewnego morderstwa. Kurczę, sobie chyba przeczytam jeszcze, jeszcze teraz może mi się uda przeczytać tę książkę. Jestem w trakcie czytania Wiatru Brady Ganta, ale ta jest bardzo cieniutka, więc może uda mi się jeszcze ją przeczytać. Uda w takim sensie, że no chciałabym ją przeczytać po prostu. I ostatnia już książka przywodząca mi na myśl jesień. To Kobieta w fioletowej spódnicy, Natsuko i Mamury. Fiolet jest kolorem jesiennym, zobaczcie, ta okładka jest bardzo ładna. To książka z wydawnictwa Bowiem, którą otrzymałam. I tutaj pokrótce, w opisie przeczytamy, że jest to thriller psychologiczny. No nie wiem. No nie wiem, te książki japońskich autorów są nieco dziwaczne i takie inne. No być może to wynika z innego pochodzenia kulturowego. Nie wiem, thriller psychologiczny nie bardzo mi to tutaj pasuje, bo ja tę książkę już przeczytałam, dlatego tak mówię. Natomiast ja więcej o niej powiem oczywiście w podsumowaniu października. Pokrótce tylko, jest to historia pewnej kobiety, która jest faktycznie kobietą w fioletowej spódnicy i ona przesiaduje na ławce w parku i jest obserwowana przez drugą kobietę. Kobietę w żółtym kardiganie. No i ta kobieta w tym żółtym kardiganie zaczyna mieć pewnego rodzaju obsesję na punkcie tej kobiety. I takie różne wydarzenia, które mają miejsce w życiu kobiety w fioletowej spódnicy, stały się jej udziałem z tego względu, że maczała w tym palce kobieta w żółtym kardiganie. Trochę to śmiesznie brzmi, ale chodzi tutaj o pewne zachowania, pewne relacje pomiędzy ludźmi w pracy, pomiędzy ludźmi, no, którzy żyją w tym środowisku, które jest tutaj pokazane. Dosyć osobliwa książka. Jeśli czytaliście Kobietę w fioletowej spódnicy, to jest, ta książka miała niedawno premierę, więc być może ktoś z Was już sięgnął po nią, to dajcie znać w komentarzach. I to były wszystkie książki, które proponuję Wam przeczytać w czasie
jesiennych, długich wieczorów. Książki, które wybrałam ze względu na to, że uważam je za interesujące i sama mam ochotę je przeczytać. Oczywiście na bank mi się to nie uda. No i tak jak mówię, miałam niezłą zabawę podczas ich wybierania, dlatego że faktycznie szukałam takich tytułów, które kojarzyłyby mi się z jesienią i wydaje mi się, że takie właśnie one były. No i napiszcie mi w komentarzach, którą z tych książek czytaliście, którą mi bardzo, bardzo szczególnie polecacie. Obiecuję, że na pewno zrobię też filmik o biografiach, bo kiedy szukałam tych tytułów, to no to tak na półkach widziałam, że no sporo tych biografii mam, a o niektórych trochę zapomniałam. A myślę, że niektóre z nich warto pokazać. Tak więc oczekujcie kolejnych filmów, piszcie komentarze, subskrybujcie. Zapraszam Was oczywiście na mój Instagram Magiel Książkowy i zapraszam Was do kolejnego Magla Książkowego. Do zobaczenia. Cześć.